Otwieram obrady 27 sesji Rady Miasta Bartoszyce. Witam Panie i Panów Radnych przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam Pana Burmistrza, Pana Skarbnika oraz wszystkich obecnych. Wysoka Rado, na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych obecnych jest na sali 15 radnych. Pani radna Joanna Adamczyk, pani radna Grażyna Baranowska, pani radna Ewa Kapusto, pan radny Puszko Jarosław, pani radna Elżbieta Zabłocka i pan radny Karol Kapuściński usprawiedliwili swoją nieobecność. 26. sesja Rady Miasta została zwołana na wniosek burmistrza miasta w trybie paragrafu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Wniosek o zwołanie sesji Państwo otrzymali w materiałach. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt 2 porządku obrad. Jak już wspomniałem, projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu wraz z autopoprawką Pana Burmistrza otrzymali wszyscy radni. Poproszę tutaj Panią Lucynę Jędryczka, Przewodniczącą Komisji Programu i Budżetu o opinię na temat projektu uchwały i autopoprawki. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmiany w budżecie. Dział 801, rozdział 801.04, paragraf 60.50. Zwiększenie planu wydatków o 180 tysięcy złotych na modernizację pomieszczeń w przedszkolach. Tak, przedszkole numer 4 o kwotę 110 tysięcy i przedszkole numer 9 o kwotę 70 tysięcy złotych. Komisja zaopiniowała pozytywnie, niejednogłośnie. 2 głosy były za i 2 się wstrzymały. Dział 900, rozdział 995. Zmniejszenie o 180 tysięcy złotych planu wydatków na rewitalizację Starego Miasta. Zadanie zostało zakończone i komisja zaopiniowała pozytywnie. Ja wracając jeszcze do pierwszej pozycji, chciałabym tylko przypomnieć Państwu, że na poprzedniej sesji już przeznaczyliśmy 70 tysięcy złotych na remont stołówek w przedszkolach i przystosowanie na sale dydaktyczne. I ogólna kwota, która jest po zmianie, to jest 250 tysięcy złotych. Dzisiaj otrzymaliśmy autopoprawkę do uchwały w sprawie zmiany budżetu. I chodzi tutaj o dział 758, rozdział 758.01, paragraf 29.20. Kwota zwiększenia o 75 tysięcy złotych. Zwiększenie dochodów, to są dochody i taka sama przy zwiększeniu wydatków. Dotyczy to zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. I propozycja komisji, żebyśmy to blokowo głosowali, to znaczy autopoprawkę, wydatki oddzielnie i autopoprawkę oddzielnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Pań i Panów Radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, Pan Wojciech Prokocki. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie, czy w związku z tymi decyzjami, które zostały podjęte już na sesji poprzedniej, czerwcowej i teraz tej decyzji Rady Miasta o przekazaniu, zwiększeniu wydatków o 180 i 70 tysięcy złotych, które przedszkola nie będą miały już stołówek? Gdyby to ktoś wytłumaczył, czy wszystkie nie będą miały, czy jeszcze któreś z przedszkoli publicznych w naszym mieście nie będą miały stołówki? I mam pytanie, czy w przedszkolu niepublicznym przy ulicy Trauguta też nie będzie stołówki, czy tam tylko tam będzie stołówka, a wszędzie w naszych publicznych, czyli państwowych, samorządowych przedszkolach nie będzie stołówki? Mhm. Chciałbym tylko to zrozumieć, bo
Mam trochę nieuporządkowane myśli i wiedzę w tej sprawie. Dziękuję. Proszę, pan burmistrz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowny panie radny. Nie rozmawiamy o stołówkach, bo stołówek w przedszkolach nie ma. To kuchnie. To chodziło o kuchnię, bo to jakby jest tak nieścisłość. To tak często nie mówimy, to są jak najbardziej kuchnie. To też taka informacja. Natomiast pozostałych przedszkolach pozostaje sprzęt, kuchnie, tak samo sprzęt z tych przedszkoli, tak jak się umawialiśmy, zostanie złożony w tym momencie w gimnazjum na tak zwany, na wszelki wypadek, jak to państwo też chcieli, żeby to było. Natomiast w pozostałych przedszkolach kuchnie, czyli usprzętowienie łącznie z tym wszystkim pozostaje, tam nic nie zmieniamy. Gdyby sytuacja wymagała powrotu do kuchni, to taki powrót jest możliwy z wyłączeniem tylko tych dwóch jednostek, do których w tym momencie musielibyśmy możliwe, gdyby tam jakaś coś się złego wydarzyło, jak rozmawialiśmy, albo coś nie pasowało rodzicom, to wtedy pozostałe kuchnie uruchomione są w stanie zapewnić też jedzonko dla tych dwóch kuchni. Czyli to, co było jakby kompromisem wypracowane na poprzedniej sesji, pozostaje, tu się nic nie zmienia. Jeżeli pyta pan o przedszkole prywatne, według mojej wiedzy obecnej, tam kuchnia pozostaje. Działająca. Dobrze, dziewiątka jest to przedszkole na ulicy nad Łyną. Tam kuchnia nie pozostaje, właśnie tam remontujemy, chcemy przystosować salę do przyjęcia dzieci czteroletnich. Ulica Bema, przedszkole integracyjne, to jest numer 4. Tam właśnie też przystosowujemy części kuchenne na przyjęcie trzylatków, to jakby to jest ta zasada. Pozostałe przedszkole kuchnie posiadają, jednakże w momencie, w którym mamy umowę na catering, nie korzystamy z tych kuchni, chyba że się coś wydarzy, tak jak mówiłem, nieprzewidzianego, wówczas wracamy do kuchni. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, panie Lucyna Indryszka. Ja mam pytanie, panie burmistrzu, bo proszę mi wyjaśnić, czy chodzi mi o te dwa przedszkola i o pomieszczenia kuchenne. Czy prawdą jest, że w przedszkolu numer 9 pomieszczenie kuchenne pozostaje nadal, a jest likwidowane tylko w przedszkolu numer 4 integracyjnym? Nie jest to prawda. Już zaraz powiem dlaczego. W przedszkolu numer 9 z części, w której była szatnia, robimy część związaną właśnie z salą, bo to jest najlepsza część na to, żeby najtaniej, najszybciej, najsprawniej przystosować jedno z pomieszczeń na działanie właśnie to wychowawczo-dydaktyczne. Natomiast z części, w której były kuchnie, robimy wydzielone szatnie, czyli będzie więcej szatni mniejszych z możliwością właśnie też podzielenia na odpowiednie grupy, a z szatni robimy pomieszczenie. Czyli te części kuchenne znikają. Tam oczywiście pozostaje w każdym przedszkolu, jak mówiliśmy, zmywalnia, miejsce na podgrzanie posiłku, plus miejsce w każdym przedszkolu i tak pozostaje, plus miejsce na oczywiście naczynia, czyli te części magazynowe. To musi pozostać. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, zgodnie z propozycją komisji będziemy głosować najpierw, rozumiem pani przewodnicząca, autopoprawkę, tak? A następnie całą uchwałę. Dobrze, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem treści autopoprawki? Proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Dziesięć za, jeden przeciw, cztery się wstrzymały, cztery osoby, głosy wstrzymujące się. Stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały oznaczonego numerem 1/27. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz z autopoprawką? Proszę o głosowanie teraz. Osiem za, dwa przeciw, pięć wstrzymało się. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Proszę państwa, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady dzisiejszej 27. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję państwu za obecność.